trzy, cztery. Siemanko, z tej strony Cidrox, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym ekstremalnym teście na moim kanale, w którym tym razem przetestujemy podobno wodoodporne zapałki. W poprzednim odcinku tej serii pokazywałem wam piłkę, która nigdy nie pęka i wbiliście tam ponad 32 tysiące łapek w górę. Nie wiem jak to zrobiliście, ale bardzo wam za to dziękuję. Fajnie gdyby pod tym filmem udało nam się to powtórzyć, więc trzymajcie lajka i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych ekstremalnych testów oraz żebyście nie przegapili filmu z tym oto magicznym sprayem, który przyszedł do mnie z zagranicy. Uwierzcie mi, że ten spray potrafi czynić cuda. On w tej chwili celowo jest odwrócony, żebyście nie wiedzieli co to jest, ale jeśli zasubskrybujecie mój kanał, to już wkrótce, a dokładniej w niedzielę, na pewno się dowiecie. Okej, a więc tak oto moi drodzy, prezentuje się pudełko z naszymi dzisiejszymi zapałkami sztormowymi, bo tak fachowo te zapałki się nazywają. Zwróćcie uwagę, że te zapałki są dosyć długie i według tego, co było napisane na aukcji, z której te zapałki zamawiałem, są to podobno zapałki odporne na wodę. Zapałki te są znacznie droższe od takich zwykłych zapałek, które możemy dostać za 10, 15 czy nawet 20 groszy, bo za, zwróćcie uwagę, 16 sztuk, które faktycznie znajdują się w tym szklanym pudełeczku, musiałem zapłacić 15 zł plus koszty przesyłki. Okej, otwórzmy w takim razie tą szklaną buteleczkę. Celowo mówię buteleczkę, bo zwróćcie uwagę, że odkręca się ją nawet dokładnie tak samo jak zwykłą szklaną butelkę i w środku, poza oczywiście 16 zapałkami, mamy również potarkę. Potarka, jak widzicie, znajduje się w takim specjalnym etui, na którym jest informacja, żeby nie wkładać potarki bez etui do słoika z zapałkami. Grozi to zapłonem oraz poparzeniami, także faktycznie będzie trzeba na to uważać. W momencie, gdy wyjmiemy tą potarkę z etui, to wygląda ona mniej więcej tak. Okej, może na razie lepiej ją schowajmy i zajmijmy się samymi zapałkami. Po wyjęciu zapałki ze słoiczka wyraźnie widać, że jest ona około dwukrotnie dłuższa od tych zwykłych zapałek, które możemy dostać w każdym sklepie. Poza tym, że ta zapałka jest dużo dłuższa, to jak widzicie składa się ona z dwóch kolorów. U góry mamy na samym czubku kolor biały, na dole nieco niżej mamy kolor pomarańczowo-czerwony, no i zwróćcie uwagę, że mamy też tutaj dosyć długie drewko, tak żeby w trakcie korzystania z tych zapałek na pewno się nie poparzyć. Podejrzewam też, że to drewienko na dole pozwoli nam zgasić zapałkę, bo prawdopodobnie odtąd, od samej góry aż do końca tego pomarańczowo-czerwonego koloru zapałka tak naprawdę będzie nie do ugaszenia, ale w momencie, gdy płomień wejdzie na drewienko, no to będziemy mogli ją zgasić jak zwykłą zapałkę. Czy tak faktycznie będzie? Czas to chyba w końcu sprawdzić, a skoro są to zapałki sztormowe, to musimy pójść w odpowiednie miejsce. A jedynym odpowiednim miejscem dla testu zapałek sztormowych jest miejsce, gdzie ze sztormem faktycznie mamy do czynienia, czyli nad naszym pięknym polskim morzem. Okej, moi drodzy, w takim razie odkręcamy słoik z naszymi zapałeczkami, wyjmujemy tą potarkę, zaraz się nią zajmiemy, schowamy na razie do kieszeni, no i bierzemy pierwszą zapałeczkę, zobaczymy, czy uda nam się ją odpalić. Okej, moi drodzy, wszystko gotowe, także uwaga, pierwsza próba, wieje dość mocno, ale myślę, że powinniśmy dać radę. Halo, co jest? Okej, na szczęście przewidzieliśmy taką możliwość i wzięliśmy specjalnie zapalniczkę, żeby w razie czego tą zapałkę odpalić. Tylko pytanie teraz, czy zapalniczka nam zadziała. Okej, jak widzicie moi drodzy, na szczęście się udało. I teraz poczekamy, co się stanie, gdy dojdzie do końca. Mamy w tej chwili, jak widzicie, taki żółty, żółtą pozostałość po tym, jak zapałka się wypala. Wypala się ona dosyć szybko. Zwróćcie uwagę, że teraz dochodzi już do samego końca i co się stanie? Zapałka zgasła. Okej, jak widzieliście przed chwilą, pomimo silnego wiatru zapałka nie zgasła. Zapalniczka gasła natychmiastowo, zapałka się trzymała, ale teraz zobaczymy, czy poradzi sobie z włożeniem jej do śniegu. Spróbuję ją teraz odpalić, co niestety może chwilę potrwać. Okej, jak widzicie, zapałka już płonie. Uwaga, wkładamy ją do śniegu, wyjmujemy i jak widzicie, zapałka dalej płonie. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu mamy ciągle płomień. Zapałka teraz dochodzi do końca i normalnie zgasła. Okej, moi drodzy, póki co z testów na zewnątrz to by było na tyle. Zakręcamy słoik, wracamy do domu, bo w domu jeszcze kilka testów na nas czeka. Jak widzicie, jesteśmy już w domu, mamy przygotowaną przezroczystą miskę z wodą, więc czas na test, na który prawdopodobnie wszyscy czekaliście, czyli na zanurzenie zapałek w wodzie. Celowo mówię zapałek, bo zwróćcie uwagę, że mamy dwie zapałki. Jedną zwykłą, którą wsadzi Natalia oraz jedną teoretycznie wodoodporną, którą wsadzę ja. Czy faktycznie jest wodoodporna? Za chwilę się okaże. Okej, skoro wszystko gotowe, to podpalamy zapałki i w tym samym momencie umieszczamy je w wodzie.
Okej, okay, jak widzieliście, pomimo tego, że zapałka została zanurzona w wodzie, po chwili walki ponownie udało jej się odpalić i na końcu musiałem tą zapałkę upuścić, bo bałem się, że zostanę oparzony. Zapałka na końcu, jak widzieliście, zgasła, ale zgasła nie dlatego, że wpadła do wody, tylko dlatego, że, zwróćcie uwagę, doszła już do samego drewna. Okej, moi drodzy, i na tym kończymy ten nieco krótszy, ale mam nadzieję ciekawy materiał. Jak widzieliście, zapałki sprawdzają się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście nie są one w stanie palić się pod wodą, bo jest to fizycznie niemożliwe, ale po ich odpaleniu, zamoczeniu w wodzie, następnie ponownym ich wyjęciu, zapałki same się odpalają i dalej możemy z nich korzystać. Minusem jest to, że niestety dosyć szybko się wypalają, więc żeby coś odpalić, musimy naprawdę mocno się streszczać, ale jak na gadżet, a właściwie coś przydatnego za 15 zł, to myślę, że te zapałki są warte uwagi. A póki co dzięki wielkie za uwagę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na mojego Instagrama i koniecznie napiszcie na Messengerze do Citroxa, żeby przetestować mojego bota, na którym ostatnio pojawiło się dużo nowości. Ja się z wami żegnam, życzę wam udanego dnia i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.